Witam Was na kolejnych zajęciach. Dzisiaj zajmiemy się polem trapezu. Zaczniemy od przeanalizowania, co to jest wysokość w trapezie, bo to będzie nam potrzebne do obliczenia pola. Przeczytamy sobie tu obok przykładu to, co mam napisane. Czerwone odcinki na rysunku obok łączą podstawy trapezu lub ich przedłużenia. Tutaj mamy to pokazane, te przedłużenia. I są prostopadłe do obu podstaw. Każdy taki odcinek nazywamy wysokością trapezu. Czyli ta wysokość w trapezie, jakbyśmy wzięli oczywiście, no ja niestety zawsze muszę wziąć tą linijkę, ale zobaczcie, tu mam widać, że kąt 90 stopni. Gdybyście wzięli ekierkę i tu przykładali, tak, i łączylibyśmy podstawy trapezu pod kątem prostym, to wszędzie to są wysokości. Ja mogłabym tą wysokość dorysować jeszcze tutaj, tutaj, to wszędzie są wysokości w trapezie. No i teraz najczęściej będziemy używać tych wysokości, które wychodzi na przykład z wierzchołka tego albo z wierzchołka tego, bo to jednak zresztą zobaczycie podczas zadań, że to jest tak najwygodniej jest tej wysokości właśnie użyć. Ok, w takim razie idziemy do ćwiczenia A. Narysuj dowolny trapez oraz kilka wysokości tego trapezu. No to teraz szybciutko narysujemy sobie trapez. Oczywiście jakikolwiek, nie żaden specyficzny, nie żaden równoramienny czy coś takiego, tylko po prostu chciałabym mieć tutaj trapez. I Wy też w zeszytach będziecie rysować właśnie trapez i też będziecie rysować wysokości w tym trapezie. No i teraz mamy pięknie kąt 90 stopni i rysujemy. Najpierw narysuję sobie wysokość, która wychodzi z wierzchołka. Później mogę sobie tu wysokość jeszcze dorysować. Tutaj oczywiście wszędzie, tak jakbyście mieli, jak ekierką rysujecie, to oczywiście ekierkę przykładamy w ten sposób, tak? Że tu mamy ten kąt prosty do podstawy. To samo tutaj, kąt prosty do podstawy. Kąt prosty do podstawy, tak? No i tu tych wysokości mogłabym jeszcze wiele, wiele narysować. Oczywiście wszystkie te wysokości mają taką samą długość. Czy ja narysuję tą tu wysokość, czy tą tutaj, to wszystkie mają taką samą długość. No i teraz jak będzie wyglądał wzór na pole trapezu? Wzór na pole trapezu będzie, no szczerze mówiąc, wszystkich wzorów najbardziej rozbudowany i może, no nie wiem, czy najtrudniejszy do zapamiętania, w każdym razie najdłuższy. Wzór na pole trapezu to będzie A plus B razy H przez 2. I po kolei co będzie czym? A to jest jedna podstawa. Tutaj nie ma oczywiście znaczenia, jakie sobie oznacza, chociaż tak z automatu zazwyczaj A oznaczacie przez tą dłuższą podstawę. A B to będzie druga podstawa. H to będzie wysokość trapezu. No i przez 2. Czyli tu mamy sumę podstaw razy H. I jeszcze podzielone przez 2. Tu oczywiście ten nawias koniecznie musi być. Dlaczego? No bo gdyby go nie było, gdybym sobie napisała coś takiego, to ja bym razy H mnożyła tylko B. A ja mam razy H pomnożyć całą sumę tych dwóch podstaw. Idziemy do przykładów. Mamy na dwa trapezy i mamy, polecenie jest takie, że mamy obliczyć pola tych trapezów. To liczymy pierwsze. Ja to sobie może zrobię, teraz tylko pewnie nie będę mogła. Dobra, to dopiszemy tu do rysunków, bo coś mi się tu znowu będzie działo. Najpierw, tak jak przy równoległoboku i przy rąbie, generalnie przy liczeniu pola jakiejkolwiek figury, zaczynamy od tego, że wypisujemy sobie dane. Moje A, czyli moja podstawa, to jest 7 decymetrów. Co prawda, jak mamy rysunek, to też bardzo często będziecie to oznaczać na rysunku, tak? Bo tak
Tak już jest najwygodniej, ale przepiszmy sobie. A jest 7, B 3 decymetry, H, czyli wysokość 4 decymetry. Mam to wypisane, mam A, B i H, bo też jak mam to, to tutaj wypisane, albo nawet jakbyśmy na rysunku oznaczyli, bo teraz to ja zrobiłam już podwójną robotę, bo zobaczcie, i na rysunku zaznaczyłam, i tutaj jeszcze wypisałam. Ale jak mamy to wypisane, to już też nam się wygodniej podstawia. No i wzór na pole trapezu. I zawsze go też piszemy, bo jak go zapiszecie 50 razy, to się go w końcu też nauczycie. A plus B razy H przez 2. No i podstawiamy. Zamiast A wstawiamy 7, zamiast B wstawiamy 3, zamiast H wstawiamy 4 i podzielone przez 2. Czyli pole równa się 10 razy 4 podzielone przez 2. Skracamy, tu mamy 1, tu mamy 2 i moje pole równa się 20, ale decymetrów kwadratowych. Idziemy do przykładu drugiego. I tutaj tak, to jest trapez prostokątny, no tak nazw też już się uczyliśmy. To jest trapez prostokątny i wysokość tego trapezu to jest też przy okazji jeden z boków, czyli to 7 to jest też przy okazji wysokość mojego trapezu, tak? No bo tu widzimy, że ten bok jest pod kątem prostym, no a wysokość to jest odcinek łączący podstawy pod kątem prostym, no czyli właśnie ten bok. No i wypisujemy sobie znowu, albo na rysunku oznaczmy, no nie bądźmy aż tak nadgorliwi. Wzór zapisujemy. A plus B razy H przez 2. I podstawiamy do wzoru. 9 plus 5 razy 7 podzielone przez 2. No i mamy 9 plus 5, mamy 14 razy 7 podzielone przez 2. 14 i 2 możemy skrócić pięknie. No i pole równa się 49 metrów kwadratowych i mamy policzone pięknie. Mam nadzieję, że to jest jasne. No tu zauważcie, że póki co, no to jak się zna wzór, to podstawienie i policzenie już raczej nie jest aż takie trudne, mam nadzieję przynajmniej. Idziemy teraz do zadania pierwszego. Część przykładów zrobimy wspólnie, część zostawię dla Was. Te, które zaznaczę czerwonym kółkiem, to będą przykłady, które będziecie robić sami. Na pewno przykład A będziecie robić sami, przykład B będziecie robić sami, C zaraz zrobimy, D będziecie robić sami i myślę, że tamte już zrobimy. To zaczniemy sobie od przykładu C, ale ja to chyba na rysunku nie zmieszczę, to sobie pozwolę pod spodem zapisać przykład C. I teraz tak, co jest czym na tym rysunku? Bo zauważcie, że tu mam tyle tych kątów prostych i wszystkiego, bo tu też mam ten kąt prosty, ale zobaczcie. Tu mam jedną podstawę, tu mam drugą, a tu mam wysokość, tak? Czyli wypisujemy sobie A równa się 25 cm, B równa się 17 cm, H równa się 40 cm, no i wzór na pole, czyli P równa się A plus B razy H przez 2. Podstawiamy 25 plus 17 razy 40 podzielone przez 2. 40 i 2 możemy sobie skrócić. Dlaczego? Bo tu jest mnożenie, czyli skracamy sobie. I mamy tak, 25 plus 17 mamy 40... Może niekoniecznie takie, 42 razy 20. Czemu ja już nie napisałam w mianownika? No bo w mianowniku widzimy, że już wyszło mi 1.
No i mamy 84, jeszcze dorzucamy 0, czyli mamy 840 cm kwadratowych i mamy policzony przykład C. Kolejny przykład, który chciałam zrobić, to jest przykład E. Przykład E. No to patrzymy. Tu mamy tak. Jedna podstawa ma długość 5 decymetrów, tak? Bo tutaj mamy 1 i tu mamy jeszcze 4. To mamy tak. A mamy 5 decymetrów, to sobie już wypiszemy. 5 decymetrów. Wysokość 4 decymetry. Tak? I druga podstawa, czyli B, ma 45 centymetrów. I o czym tu trzeba pamiętać? O wspólnej jednostce. Nie może być tak, że mam decymetry, decymetry i centymetry i tak liczę, tylko musimy zamienić sobie na jedną wspólną jednostkę. Zamieńmy sobie te centymetry na decymetry, tak? Czyli to mamy 4,5 decymetra. No i podstawiamy do wzoru A plus B razy H przez 2. I P równa się 5 plus 4,5 razy 4 podzielone przez 2. Tu znowu 2 i 4 możemy sobie skrócić. Tu nam zostanie 1, tutaj 2. I mamy P równa się 9,5 razy 2, a to jest 19 decymetrów kwadratowych. Tak, i zostaje nam jeszcze przykład F. Taki ciekawy, bo tutaj pytanie, zauważcie, gdzie tu w ogóle są podstawy, gdzie tu jak na to spojrzeć? Na to najlepiej, jakbyście sobie odwrócili głowę i spojrzeli, że ta podstawa i ta są do siebie równoległe. I tu mamy narysowaną wysokość. Ja jeszcze bym tą wysokość mogła tutaj poprowadzić, mogłabym ją tu poza wyprowadzić, tak? I tu tylko na to się po prostu dziwnie patrzy i to się takie trochę, no dziwne po prostu wydaje. No to jeszcze raz, przykład F. I teraz tak, podstawa jedna to było 26 cm, druga miała 17 cm i wysokość miała 2 decymetry. Piszemy wzór A plus B razy H przez 2 i podstawiamy do wzoru, czyli 26 plus... A, tu 2 nie wpisałam. Aha, i teraz jeszcze, no właśnie, bo znowu mamy niezgodność jednostek, to teraz tu wygodniej chyba, jak zamienimy sobie to na centymetry i tu mamy 20 centymetrów, bo wiemy, że 1 decymetr ma 10 centymetrów, czyli 26 plus 17 razy 20 podzielone przez 2. I sobie skracamy pięknie. Tu nam zostanie 1, a tutaj 10 i P równa się 36, 43 razy 10, czyli pole równa się 430 centymetrów kwadratowych. No i a resztę przykładów pozostawiam dla Was. Te przykłady będziecie mieli jeszcze sobie zapisać też w zeszycie, te, które rozwiązaliśmy. No i do usłyszenia w poniedziałek.